Wesołych świąt! Już się nie mogę doczekać prezentów! Ojejku, ale ja byłem grzeczny w tym roku! Wesołych świąt, Romeczku! Byłeś grzeczny, mówisz? No bardzo, bardzo grzeczny. No dobrze, troszkę grzeczny. Byłem trochę grzeczny, ale będę jeszcze grzeczniejszy. Nie mogę się doczekać, jak będę najgrzeczniejszy na świecie. Widzę, że naprawdę się starasz. Bardzo pomogłeś w przygotowaniach do Wigilii. Lepiłeś pierogi, odkurzyłeś pokój, rozłożyłeś obrus i talerze. No! A teraz to już się nie mogę doczekać tych prezentów. A to jeszcze tak długo! Skoro już wszystko gotowe, może w takim razie opowiem ci historyjkę. Och, jaki super fajny pomysł! A czy będzie dużo przygód? Postaram się. A czy to będzie o świętach? Tak. O, jak wspaniale! Romeczek położył się pod choinką. Czas na historyjkę. Za 3 minuty bożonarodzeniowy koncert miał się zacząć, a Maurycy Batuta wciąż tkwił za kulisami, nerwowo kręcąc się w kółko i obgryzając paznokcie. Ze sceny dobiegały dziwne, przeciągłe odgłosy strojenia 60 instrumentów. W ciemności przeleciała z cichutkim bzyczeniem zaspana mucha. Wielka kurtyna zawieszona nad sceną trzeszczała niepokojąco przy każdym powiewie zimnego grudniowego powietrza. W szybę stukała jakaś gałązka. Być może byliście kiedyś na koncercie w filharmonii. Na pewno zwróciliście wtedy uwagę na dyrygenta stojącego na podwyższeniu. Dyrygent to niezwykle ważna osoba. Mówi się, że to właśnie od niego zależy to, czy koncert będzie udany. Pewny siebie i dumnie wyprostowany, dowodzi orkiestrą jak generał armią, wykorzystując ruchy obu rąk, a czasem i całego ciała. Każdy z muzyków grających w orkiestrze uważnie na niego patrzy. Dyrygent zatem powinien być bardzo pewny siebie. Maurycy Batuta był dyrygentem, ale nie był pewny siebie. Do rozpoczęcia koncertu pozostały 2 minuty, a on miał ochotę po prostu uciec przez okno. Na myśl o koncercie czuł kołatanie serca i ucisk w żołądku. Dlaczego w takim razie został dyrygentem, zapytacie? Ponieważ Maurycy kochał muzykę, a ponadto posiadał słuch absolutny. Takim słuchem obdarzeni są tylko nieliczni. Posiadacze słuchu absolutnego potrafią wysłyszeć najlżejszy fałsz w melodii, wyodrębnić najcichszą nutkę fletu w ogromnej orkiestrze. Maurycy Batuta był najzdolniejszym studentem Akademii Muzycznej. Orkiestra prowadzona przez tego niezwykłego człowieka byłaby najlepszą orkiestrą na świecie, ale tutaj właśnie zaczynał się problem. Bo orkiestra Maurycego Batuty zupełnie go nie słuchała. Każdy muzyk myślał, że lepiej od niego wie, jak powinno się grać. Oczywiście każdy z pracowników filharmonii miał mnóstwo dobrych rad, jak Maurycy powinien poradzić sobie z niesforną orkiestrą.
Gniewomir kontrabas, starszy dyrygent, mawiał na przykład: nakrzycz na nich raz, a dobrze. Rzuć w nich batutą. Naskarż na nich dyrektorowi. Wyrzuć całą orkiestrę zza drzwi. Niech drżą ze strachu. Pani sprzątaczka, Ewelina Miotła, mówiła z kolei: mogę panu pożyczyć miotłę. Przegoni ich pan, najedzą się strachu i potem będą potulni jak myszki. A dyrektor filharmonii, Aleksander Obój, mówił tylko: weź się do roboty, panie Leniu. Na koncert bożonarodzeniowy przyjedzie minister kultury. Musi być wszystko doskonale. Nie obchodzi mnie nic innego. Jak ministrowi się nie spodoba, to pieniędzy nie będzie. A jak pieniędzy nie będzie, to nie tylko sztuka ucierpi, ale i ja nie kupię sobie nowego samochodu. Więc lepiej, żeby koncert poszedł doskonale. Niech się pan postara, bo jak nie, to... Nie muszę chyba mówić, że żadna z tych rad nie była szczególnie pomocna. Bo niezależnie od tego, jak Maurycy Batuta się starał, jak tłumaczył i przekonywał swoją orkiestrę o tym, że pewne rzeczy trzeba poprawić, nic się nie zmieniało. I jeszcze ten, Dionizy Tuba. Dionizy Tuba. Był to najgłośniejszy muzyk w orkiestrze. To on szczególnie nie lubił Maurycego Batuty. Obdarzony pewnością siebie i potężnym głosem, przekrzykiwał zawsze kulturalne wskazówki dyrygenta, a cała orkiestra słuchała oczywiście jego, bo był najgłośniejszy. Tak to niestety w życiu bywa, że często prawdziwe i dobre słowa wypowiadane są cicho, a wielkie kłamstwa i głupoty krzyczane na cały głos. Dionizy Tuba uwielbiał tworzyć krótkie, złośliwe wierszyki i witać nimi dyrygenta. O, idzie nasz dyrygent, co jest jak w morzu ryba. Bo faktem jest, że ryba jest głucha oraz nie ma. Nie będzie dyrygentem człowieczek tak mizerny. On nie wie nic o sztuce, muzyce i nauce. On będzie mnie pouczał? On będzie mnie poprawiał? Ja tutaj sztukę tworzę. W przestworzach się noszę. Jesteśmy artystami. Niech nikt nie rządzi nami. Dobrze powiedziałem, panie kolego. Tak, Maurycy Batuta nie jest prawdziwym muzykiem. Precz z poprawkami! Jak się domyślacie, rezultat był opłakany. Orkiestra grała okropnie. Każdy z muzyków tak starał się popisać swoimi umiejętnościami, że nie zwracał uwagi na nikogo innego. Skutkiem czego wszyscy okropnie fałszowali. A teraz miał się odbyć koncert bożonarodzeniowy, ten najważniejszy w całym roku. Prosiłem, błagałem, ale oni nie słuchają. Już trzeba iść. Koncert za chwilę się zacznie. To będzie katastrofa. Po prostu katastrofa. I tak właśnie było. Opowiem krótko tę smutną historię, bo serce się kraje. Choć Maurycy Batuta dyrygował najlepiej jak umiał, czyli doskonale,
żaden muzyk w orkiestrze nie zwracał na niego uwagi. Orkiestra fałszowała tak straszliwie, że w połowie koncertu minister kultury, trzasnąwszy drzwiami, wyszedł z filharmonii. Rozwścieczony dyrektor Aleksander Obój za wszystko obwinił oczywiście Maurycego i zwolnił go z pracy. I tak w śnieżną noc wigilijną najlepszy dyrygent na świecie wyszedł z filharmonii i udał się cichą, spokojną ulicą do domu. Ojejku, jak okropnie! Jeszcze ten Dionizy Tuba! No ja nie mogę po prostu! Słuchaj dalej. Wszędzie panowała przejmująca cisza. Śnieg bezszelestnie zasypywał dachy domów. Z okien kamienic biło ciepłe, świąteczne światło. Maurycy szedł powoli. Cieszył się, że oddala się od filharmonii i że zostawia ją za sobą. Tak. Jest przecież dużo pięknej muzyki poza filharmonią. Dokładnie w momencie, kiedy Maurycy wypowiedział te słowa, usłyszał pierwszy od dawna dźwięk. Była to muzyka orkiestrowa dobiegająca zza okna któregoś z mieszkań. Chociaż to muzyka z telewizora, nie słychać dokładnie, ale tak, dałbym głowę, że tam jest fałsz. Tak, na pewno. Fałszują trochę jak moja orkiestra, ale nie aż tak. Pewnie bardziej słuchają swojego dyrygenta. Maurycy mimowolnie przystanął pod oknem, spod którego dobiegała melodia. Jego czujne uszy rejestrowały każdą nutkę. Nagle usłyszał, że kilka kroków dalej, w bramie, ktoś cichutko do siebie szepcze. Z gęsto pruszącego śniegu wyłoniła się sylwetka małego chłopca, który, podobnie jak on przed chwilą, uważnie wsłuchiwał się w melodię dobiegającą z mieszkania. Wkrótce dyrygent zobaczył dziecko dokładnie. Chłopiec miał około 7 lat. Hej, chłopczyku, co ty tu robisz o tej porze? Dobry wieczór. Nie, ja tylko... Ale chyba tylko mi się tak wydaje. Jeżeli się nie mylę, to coś jest w porządku z tą orkiestrą. Tak. Coś jest nie tak, jak powinno być. Proszę pana, czy to możliwe, żeby orkiestra z telewizora fałszowała? Możliwe, mój chłopcze. Powiedz mi, często słyszysz, że coś się w muzyce nie zgadza? Tak, właściwie to dość często, ale nie umiem tego nazwać. To dziecko jest jak ja w jego wieku. Też słyszy w muzyce to, czego inni nie słyszą. On musi się uczyć, rozwijać ten talent. Ale jak dorośnie, często będzie mu smutno. Czy smutek to nie jest jednak dość mała cena za tworzenie piękna?
Powiedz mi proszę, jak się nazywasz? Grześ. Grzesiu, czy uczysz się grać na jakimś instrumencie? Nie, niestety nie. A chciałbyś? Bardzo. Był tylko jeden problem. Rodzice Grzesia, choć bardzo go kochali, nie mieli pieniędzy na edukację muzyczną syna. Wobec tego Maurycy Batuta zaprosił całą rodzinę na Boże Narodzenie. Miał już pewien plan. Czy nie zastanawiacie się czasem, jak dużo może się zmienić w kilkanaście minut? Przed pół godziną Maurycy Batuta szedł pustym, świątecznym miasteczkiem, a cisza dzwoniła mu w uszach. Przed pół godziną także siedmioletni Grzesio Werbel miał smutek w sercu, bo w wieczór wigilijny mógł tylko słuchać orkiestry, a nie w niej grać. Teraz ani Maurycy, ani mały Grzesio nie słyszeli już ciszy. Teraz w uszach brzmiała im najpiękniejsza melodia świata. Była to nadzieja. Kiedy Maurycy Batuta wpadł wreszcie do domu, jego żona Celina czekała na niego z wieczerzą wigilijną. Ich mieszkanie było malutkie i dość biedne, ale mimo to aż chciało się tam usiąść z kubkiem herbaty w rękach. Malutka choinka w kącie dawała im tyle radości, ile niektórym największy, kunsztownie przystrojony świerk do samego sufitu. Nie uwierzysz, co się stało? Coś radosnego? To na pewno. Wyrzucili mnie z filharmonii. Ojej! Ale to nic. Dzięki temu poznałem niezwykłe dziecko. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Myślałam, że tylko ty masz taki dar, a tu nagle spotykasz na ulicy chłopca, który też? To wspaniałe! Po prostu wspaniałe! Będziesz go uczył gry na skrzypcach? Pomogę mu, jak tylko będę mógł. Wiesz, to jest chyba właśnie to, o czym marzyłem. Cóż z tego, że mi się nie udało? Ten chłopiec dał mi nadzieję. I tak, zaraz po świętach, Grześ zaczął pobierać nauki gry na skrzypcach u najlepszego dyrygenta na świecie. Maurycy Batuta był cierpliwym i spokojnym nauczycielem, a chłopiec, dzięki doskonałemu słuchowi, uczył się bardzo szybko. Godziny spędzone z Grzesiem na ćwiczeniach były jednymi z najbardziej promiennych momentów w życiu Maurycego. Były również niestety momenty ciemniejsze. Po stracie pracy jako dyrygent, Maurycy bezskutecznie szukał jakiegoś zajęcia. W końcu, po kilku miesiącach, bieda zaczęła zaglądać małżeństwu w oczy. Po wielu staraniach Maurycy znalazł pracę jako sprzątacz w tej samej filharmonii, w której wcześniej był dyrygentem. Los tego dyrygenta niech będzie wam przestrogą, by nie brać się za sprawy, co udać się nie mogą. On nie miał wcale słuchu. Muzyki nie rozumiał. Grał w innym od nas duchu, choć wcale grać nie umiał. Najlepszą z orkiestr świata jesteśmy właśnie my, a tego dyrygenta skończyły się dziś sny.
Maurycy codziennie znosi docinki tej bezdusznej, złośliwej orkiestry, a wieczorem i tak ma uśmiech na twarzy. Choć pracuje teraz jako sprzątacz filharmonii, nigdy nie wydał mi się większym i bardziej szlachetnym człowiekiem. Wierzę, że czekają na niego lepsze dni. Grześ rośnie jak na drożdżach. Maurycy mówi, że niebawem Grześ będzie grał tak samo dobrze jak on. Ćwiczył całymi godzinami. W ten sposób minęło kilkanaście lat. Maurycy Batuta uczył Grzesia tak długo, jak to tylko było możliwe, ale w końcu nadszedł czas, aby chłopiec poszedł do Akademii Muzycznej. Państwo Batutowie ze łzami żegnali ucznia, który pomimo odległości wciąż ich odwiedzał. W końcu Grześ skończył Akademię Muzyczną i stał się sławnym muzykiem. Filharmonie na całym świecie witały go z otwartymi ramionami. Maurycy na każdą wieść o sukcesach swojego ucznia tańczył z radości. Sam wciąż pracował jako skromny, niemal niezauważalny pracownik. Tymczasem w filharmonii trwały przygotowania do kolejnego koncertu bożonarodzeniowego. Tym razem w orkiestrze miał zagrać również Grześ. Niestety, w przeddzień wielkiego wydarzenia dyrygent zachorował. Powstał wielki popłoch. Skąd o tej porze znaleźć dyrygenta? Nowy dyrektor filharmonii łamał sobie nad tym głowę. Dzwonił, szukał, ale nie mógł nic poradzić. Ja znam jednego wielkiego dyrygenta, który najlepiej poprowadzi koncert. Chyba nie mówisz o wielkim sprzątaczu Maurycym Batucie. Tak, mówię właśnie o nim. 20 lat temu, w Wigilię wieczorem, on dał mi nadzieję. I wtedy pojąłem, wielkimi są ludzie, co mają pokorę. I dzielnie, z uśmiechem, swą znoszą niedolę. Orkiestro nadęta, czy w końcu pojmiecie? Dyrygent najcichszy, być może na świecie, lecz jego melodii 100 trąb nie zagłuszy, bo taka muzyka dociera do duszy. W podobny jak dziś wieczór wigilijny szedłem przez puste uliczki, ubogi i smutny, bo moich rodziców nie było stać nawet na skrzypce dla mnie. Pan Maurycy Batuta podał mi pomocną dłoń, pomimo, że sam był biedny, bo przez was został wyrzucony z pracy. Gdybyście go posłuchali chociaż raz, zobaczylibyście, że zrobiłby z was prawdziwą orkiestrę. Obiecuję wam to. Czy zatem w błędzie tkwiłem, gdy z niego tak szydziłem? Czy może nie jesteśmy aż tacy doskonali? Czy myśmy fałszowali? I najokropniej grali? Mam dla was na to radę. Na sercu rękę kładę, dziś fałszów nastał kres. Dyrygent wśród nas jest. Nie mogło być piękniejszego zakończenia dla tego wieczoru wigilijnego. Zdumiony i szczęśliwy Maurycy Batuta poprowadził orkiestrę wspaniale. Filharmonia nie słyszała jeszcze tak pięknego koncertu. Dyrygentowi i orkiestrze gratulowano przez dobrą godzinę. Gdy wreszcie Maurycemu i Grzesiowi udało się opuścić budynek,
poszli razem cichą, świąteczną uliczką, a w sercach śpiewały im anielskie chóry. Dokładnie tak, jak to zawsze powinno być w Wigilię. Wesołych świąt! Nawzajem. Podczas tej historyjki zapomniałem o prezentach. Ale już sobie przypomniałem. Chociaż prezenty są fajne. Ale najfajniejsze, że mogę być tu z tobą. Jeszcze dużo przed nami przygód. Tak, mnóstwo! Już ja się o to postaram, żeby tego było zawsze bardzo dużo przygód. Ale też, żebym był grzeczny, tak? Żebym był bardzo, bardzo grzeczny. W takim razie to będą bardzo wesołe święta. A teraz czas się pożegnać. Wesołych świąt wszystkim i do usłyszenia. Do widzenia!